Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was, moi drodzy, w kolejnym filmie informacyjnym. Tym razem mamy coś, co naprawdę powinno zostać chyba w strefie żartów, jeżeli chodzi o World of Warships, ale jednak Wargaming robi z tego użytek. I moi drodzy, mamy zapowiedź radzieckiej linii lotniskowców w superteście aktualizacji 0.10.6. W związku z czym dostaniemy okręty do testów pewnie gdzieś, nie wiem, czy w 0.6 właśnie, czy 10.06, czy 7, ale no gdzieś w niedalekiej przyszłości pewnie te okręty do nas trafią, będzie można je testować. Prezentuje się to następująco, jeżeli chodzi o aspekt wizualny. Pabieda, widzę, została tutaj ustawiona, jeżeli chodzi o nazwę, bo wcześniej ten okręt to była Sława w wersji testowej. I teraz tak, mamy tutaj najważniejsze cechy, jakie będą posiadały te lotniskowce. Każdy dywizjon, czy tam szwadron, będzie mógł wykonać tylko jeden atak. Eskadra. O, tego słowa mi zabrakło. Jeden atak na eskadrę. Lotniskowce będą dysponowały małą ilością samolotów. Będzie to 8 samolotów na tierze 10. I tak, będzie na tierze 8 dostępne coś takiego, jak mamy na Tonę i na Ise, czyli taki boost do startu, żeby te samoloty większą prędkość nabierały przez jakiś czas. Tutaj widzicie, że short term increase of speed, czyli krótkoterminowy czy krótkoczasowy boost do prędkości. Samoloty będą miały małą pulę HP i będą dosyć powolne, w związku z czym no, trzeba będzie te samoloty bardzo szanować. Grupa naprawcza będzie dostępna na wszystkich... będzie dostępna na bombowcach torpedowych na 8 i na wszystkich samolotach na 10. Będziemy mieli dostępne na 8 i na 10 rakiety ładunkowo-burzące, podobne do tych, które mamy na Midwayu, czy Tiny Teamsy, będzie coś taki odpowiedni po prostu. I będą te okręty posiadały bomby skaczące, czyli to, co mamy na Immelmanie. Bomby zapewnie również będą ładunkowo-burzące, tak, ładunkowo-burzące, bomby skaczące, zamiast standardowych bombowców nurkujących. No i będą miały te, nie wiem, czy okręty, czy samoloty, dobry kamuflaż, w związku z czym to jest jakiś tam pomysł na grę, że mamy mocne uderzenie, mamy mało samolotów i robimy jedną eskadrą jeden atak. Nie czekamy właśnie, żeby nawracać, robić drugie podejście, tylko jedna próba, jeden atak i wracamy na okręt i wyciągamy następną eskadrę. Więc tak. Nowy koncept linii to jest właśnie jedna eskadra, jeden atak, więc trzeba będzie pomyśleć, jak te okręty stosować i do czego je stosować. Oczywiście razem z wyjściem nowej linii WG wprowadza już tradycyjnie w zasadzie nowy okręt premium i będzie to lotniskowiec tieru 8. Ciekawe malowanie swoją drogą, jeżeli chodzi o aspekt wizualny. No i teraz zobaczmy sobie, no w sumie interesuje nas głównie 10 tier, bo na niższych tierach to przegrindujemy, w większości zapomnimy, że mieliśmy takie okręty. I teraz tak, hit pointsy na szturmowcach 1100, na torpedowcach 1400 i na bombach skaczących 1300, także naprawdę mało. Prędkości 170 węzłów niespełna, 124-125 węzłów, nie jest to dużo. Maksymalny damage torpedy 6400, tak, czyli taki średni bym powiedział. Ale warto tutaj sobie zobaczyć, jak wygląda statystyka samolotów szturmowych z dziesiątki. Otóż mamy, moi drodzy, tutaj tak. Ilość klucza atakującego to jest 8 samolotów. I tak, co dalej? Number of aircraft 16. 4 rakiety na samolot, czyli mamy 4 razy 8, leci nam tyle rakiet, a maksymalny damage rakiety wynosi 4750. To jest oczywiście wersja bardzo wczesna i testowa, także jest duża szansa, że zostanie zmieniona. I penetracja tych rakiet to jest 40 mm, także no, przy takim pluciu tymi rakietami myślę, że i pożary, i damage będzie wchodził srogi. No ale to w końcu radziecka linia, nie? Więc nie może być słabo. No i tu mamy statystyki okrętu premium, ale tu nie będziemy się na tym bardzo rozwodzić. Ja wam to podlinkuję, także widzicie, że wcześniej żartowaliśmy sobie, że będą radzieckie lotniskowce. No i długo w zasadzie nie trzeba było czekać. Mamy zapowiedź, że będzie tutaj, rozpocznie się test w aktualizacji 0.10.6. Także zapraszam was, moi drodzy, do dyskusji na ten temat. Króciutki materiał informacyjny, także dzięki za uwagę i na razie.